No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Drodzy państwo, mam lekkie problemy techniczne, ale mam nadzieję, że damy radę. Yy, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zainteresowali jedną z nowych layer 2. Wiem, że jest ich po prostu do usrania. Ale obiecują tutaj 200 tysięcy dolarków za kampanię w, na Galkse. Jest tam dość sporo zadań, i niektóre mogą być dość kosztowne, bo wymagają bridge'u z Ethereum. Jednak jest dostępny również bridge z Nira. I takiego właśnie będę dzisiaj używał, więc zrobimy to po taniości. Może nie będziemy robić wszystkich zadań, ale część na pewno sobie obskoczymy, więc już nie przeciągając, zapraszam tradycyjnie na intro.

Dobra, więc wbijamy na galksę i tutaj mamy opis tej całej sytuacji. 12 tygodni przygód z Aurora Adventures. Ostatnio dość popularne są te misje, nie misje. Wiem, że tam mamy Linea, wiem, że mamy Argenta, wiem, że tego jest dość sporo i jestem do tyłu. Ale no, ze względu na to, że to jest świeży temat, którego jeszcze nigdzie nie widziałem, to najpierw zrobimy sobie to. A później może zrobię takie podsumowanie jutro czy na pojutrze, gdzie zbiorę te wszystkie, które nam tam zostały z tyłu i wrzucę je do. Pięknego woreczka AirDrop Info. Więc tutaj mamy Aurora Plus, która oferuje darmowy membership z jakimiś ekskluzywnymi benefitami. Tutaj mamy 50 darmowych transakcji w ciągu miesiąca. Quick and easy, one click wallet setup. No to nie do końca się zgodzę. Możemy stakeować, jak i również możemy robić swapy. I tutaj mamy wszystkie misje, które są dostępne. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Więc może zanim zajmiemy się wykonywaniem misji, Warto by było wejść tutaj na Aurora Plus dashboard. Wygląda to tak. Możemy się połączyć. Najpierw zmieniamy sieć na Aurora Plus, a później możemy się połączyć. Trochę dziwna kolejność w sumie. Możemy tutaj nawet sobie zakupić prosto z karty tą Aurorę, A tutaj jest bridge, który będzie nas interesował. I mamy bridge dostępny z Ethereum, jak i również z Nira. Ja akurat będę używał tego z Nira, ponieważ jest on dużo tańszy i kiedyś już zakładaliśmy sobie Nir Wallet, który ma wersję taką webową. I to jest właśnie Rainbow Bridge, który łączy się bezpośrednio tutaj z tym portfelem. Rozłączę się, Wam pokażę, o który portfel chodzi tutaj. O ten, oczywiście, możecie używać jednego z tych. Ja po prostu zostaję przy tym starym, którego mam już od jakiegoś czasu. Neck, connect. Dobra, i będziemy wysyłać tutaj na Aurora i tu łączymy się naszym Metamaskiem. Ciao. Begin new transfer, all good, continue. Dobra, wyszukało nam, że możemy tutaj przetransferować sobie trochę nira. Ja mam 16 nirów, przetransferuję sobie powiedzmy 14. Jeśli zrobimy ten transfer, to będziemy mieć zwrapowany nir, więc nie wysyłajcie wszystkiego, bo jeśli chcielibyście tym nirem wrócić, to musicie mieć z powrotem nir na opłatę transakcyjną. A ten zwrapowany nir nie będzie działać, więc musicie sobie zawsze coś tam zostawić, ale to jest w sumie w każdym przypadku, na każdej sieci należy mieć jakiś tam pył właśnie na opłaty transakcyjne. Wysyłamy tutaj 14 nirów, dajemy approve'a. Tak jak widać FI jest bardzo niskie, dlatego właśnie wybrałem ten blockchain, bo na, na ethereum to wiadomo jak tam jest. transfery Mam nadzieję, że to przejdzie, bo już raz próbowałem i mi nie poszło. Transfer completed. Super. Elegant. Dobra. To teraz możemy wrócić tutaj. Zobaczymy czy nam znajdzie te środki, bo jesteśmy podłączeni już metamaskiem. Wysłaliśmy z nir wallet na ta maska właśnie. Oni tutaj chcą, żeby wystejkować 1000 tych tokenów, ale najpierw oczywiście musimy zrobić sobie swap z tego złapowanego nira na Aurora. Tutaj, tak, w tym pierwszym zadaniu jest na 1000 staking, ale tu gdzieś widziałem też są mniejsze takie pułapy. Zadania jakieś na social media, tutaj follow, o, stake 20 Aurora, stake 50, stake 100, 500. Tutaj jest jeszcze jakiś swap, żeby wysłapować sobie 11 tysięcy BSTN, BSTN. Ja sobie zesłapuję dwa zrapowane niry od razu. Sign, confirm, sign. Dobra, dajemy tutaj aprowa, 200 ganko. Dobra, swap now. Zatwierdzamy, tam było zerowy gaz, to Może ze względu na to w ogóle nie pokazałem wam jak założyć konto, bo tutaj trzeba założyć konto. Dobra, mamy swap complete. Wejdę tutaj na ten dashboard. Więc jak podłączycie się tutaj waszym portfelem, to wam doda automatycznie tą sieć. I trzeba tutaj również podać e-mail. Na ten e-mail dostaniecie weryfikację. I przez tą weryfikację logujecie się tutaj właśnie. I założenie tego konta to również jest jedno z punktów, jeden z punktów. Create tutaj. Dobra, przeszło. Teraz jeszcze ten BSN. Tutaj. Jeszcze nie chcę przejść, ale teraz ten token możemy sobie zamienić na przykład na Aurora i możemy go dać z tej. Tu jest jeszcze jakiś tree. Dobra, to zesłapujemy na tego tree, później na tego PLI. Więc wbijamy tutaj, bierzemy tego i tego i robimy takiego swap review, a proof dajemy mu. Maxa apro. Przy nagrywaniu jeszcze tak bardzo nie muli ten internet, ale przy wrzucaniu 30-sekundowego shorta na Twitter jest masakra. na ubra. Cały czas mamy to zerowe fi elegancką, mi to się podoba. Tam są jeszcze dwa zadania na przetransferowanie USDT i USDC z bridgea Seller, czyli z Ethereum. No ale jak patrzyłem, to po pierwsze, nie mam takich środków, nie chcę mi się tego swapować. Po drugie, sam transfer tych środków wyniesie jakieś 10 dolarów. Więc to jest już 20$ dolarów niepotrzebnych fee. Robimy tutaj kolejny swap. Teraz tego 3 na no ten pli. Ten pli to chyba to nie jest ten. dobry, swap, Approve. Dajemy mu pozwolenie również na wszystko. Mark next. Approve. Dobre. Swap now. Zatwierdzamy to zerowe fee. Podoba mi Dobra. Super. Make another swap. Tutaj w ogóle są limity, ale jak swapowałem tego BSTN, BSTN to wydaje mi się, że powinno mi zaolić wszystkie te limity. I tutaj jest jeszcze USDC na USD bierzemy USDC. Nie, w sumie to nie musi być USDC. To musi być po prostu zakupionych 200 Aurora. Mam nadzieję, że mi starczy. Tutaj mamy 30. Wymieniamy od razu. Dajemy. aprowa Takie. apro Ciekawe, jeśli to będzie w dwóch transakcjach. Ciekawe, czy mi to zaliczy. Dobra, słapujemy Confirm. Dobra, mamy to. Teraz możemy zrobić kolejny swap. I z tego zrapowanego Nira kupić sobie. Raz. Ciekawe, czy nam starczy na 200. W sumie tego nie obliczy. No, tak na styk. Jeśli zaliczy nam w w dwóch transakcjach to będzie dobrze. Dajemy Approva, tutaj Max, Next, Approve. Dobra, super i robimy swap. Confirm, dobra, super. Więc te swapy już możemy sobie zostawić. Sprawdźmy jakie są apiesz One inch obsługuje Aurora Plus i w sumie chyba reszty to nie znam. Dobra, ale możemy sobie dać na pewno w stake trochę tej Aurory. Damy sobie 201. Tutaj jest unstaking dwudniowy cooldown, więc pamiętajcie, że będziecie musieli poczekać. Damy mu pozwolenie na 201. Stakeujemy 201 dokładnie, confirm, zatwierdzamy. Dobra, mamy tutaj 200 sztuk już zasteikowane. Możemy wrócić tutaj, sprawdzić co nam zweryfikowało. Tutaj jest jakiś sign up. Sprawdźmy. Go to Aurora Cloud. Aha, i tutaj się trzeba podpisać najlepiej tym samym e-mailem, który mamy na Galce. Dobra, potwierdzenie wysłane. Pamiętajcie tylko, żeby to zatwierdzić. Dobra, sprawdźmy, czy nas zweryfikują teraz. No niestety, Galce, jak zwykle, możemy tutaj dać retweetat. Dobra, mamy retweeta. Sprawdźmy teraz tutaj, sprawdźmy teraz tutaj. Może nie tak szybko, Michałku, bo tutaj... o. Wow, spray. Kolejne zadanie: jakieś na social media, obejrzyj tutaj na YouTube coś. Kolejne zadanie: tutaj dać follow też na Twitterze. Dajemy follow Elganko. Kolejne wideo na YouTube Aurora Cloud. Tutaj mamy staking zaliczony. No i jeszcze ta 500. Chociaż ja tutaj użyłem około 20 dolarów, więc z 500 to będzie jedno około 50, tak mniej więcej. Ale spróbujmy się tutaj zweryfikować. Powoli wskakuje, tak jak widać. Tutaj jeszcze byśmy chcieli. Tutaj. No, i tutaj są te mosty, o których wam mówiłem, ale to są mosty właśnie z Ethereum. Więc tutaj trzeba przebrydżować 20 dolarów w USDC. Ale sam bridge kosztuje około 10 dolarów. No, to już indywidualnie. Ja to olewam, bo jestem sknera po prostu. Dobra, no wydaje mi się, że większość już mamy zrobione. Można tutaj sobie sklejmować te punkty, później wrócić jeszcze po kolejne. Submitted, tak jest. No i bardzo możliwe, że w przyszłych tygodniach będą pojawiać się kolejne misje, a ze względu na to, że jest to dość świeży blockchain, także ja lubię eksplorować, sprawdzać i być na samym początku, zaraz obok maszynisty. Także zapraszam do wspólnej zabawy. Jeszcze wczoraj robiliśmy sobie tego add layer. Możecie sprawdzić, czy wam tu wpadło coś wpadło już wszystko, także można też sklejmować elegancko. No i jest pięknie. Dobra, tyle ode mnie. Życzę powodzenia. Siemanko Pozdrówki.